Dzień dobry, nazywam się Daniel Gosiewski. Wspólnie z żoną od 15 lat prowadzimy firmę Adrol. Cała historia rozpoczęła się w mojej rodzinnej miejscowości w 2006 roku w Rębiszewie Studziankach. W wyniku rozwoju firmy właściciel podjął decyzję o przeniesieniu siedziby do Wiśniewa, gdzie wybudowana została hala mieszcząca biura, sklep z częściami oraz warsztat mechaniczny połączony z serwisem. W naszym przedsiębiorstwie zajmujemy się sprzedażą maszyn rolniczych, serwisem tych maszyn, sprzedażą części i usługami rolniczymi. Od 2015 roku firma Adrol została autoryzowanym dealerem marki Kubota oraz jako jedyna firma w Polsce sprzedaje wozy asenizacyjne i rozrzutniki marki Agrimat. Nazywam się Śledziewski Arkadiusz. W firmie Adrol zajmuję się sprzedażą maszyn i urządzeń rolniczych. Co roku nasza firma, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zwiększa swój obszar działania oraz powiększa asortyment. Adrol związany jest również z wieloma markami, to jest Merlo, RMH, Rolmaco, Bury, Metal Technik, Agromasz, Zasław, Metal Fach, MX. Firma jest liderem spośród wszystkich dealerów Kubota pod względem sprzedaży maszyn do zbioru zielonki. W 2018 roku zajęła pierwsze miejsce, a w 2019 drugie miejsce w Polsce. Witam, nazywam się Jarosław Matejkowski. W firmie zajmuję się usługami rolniczymi oraz wynajmem maszyn rolniczych. Jest to dział, który z uwagi na coraz większą ilość klientów cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Rolnicy coraz częściej sięgają po usługi zewnętrzne, ponieważ usprawnia im to pracę w gospodarstwie. Dzięki zaufaniu klientów oraz ciężkiej pracy firma działa na znacznym terenie województwa podlaskiego, oferując pełną gamę profesjonalnych usług dla rolnictwa, począwszy od sprzedaży maszyn i części przez serwis, transport, kończąc na wynajmie maszyn rolniczych i usługach. Nazywam się Dariusz Wierczyszewski, w firmie Adrol od 6 lat pracuję na stanowisku kierownik serwisu. Zajmujemy się naprawą gwarancyjną i pogwarancyjną maszyn marki Kubota. Bazujemy na oryginalnych olejach i filtrach. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Serwisujemy też takie marki jak Merlo, Agrimat oraz RMH. Obecnie firma Adrol zatrudnia 20 osób. W planach jest realizacja inwestycji, która ma na celu wzniesienie następnego budynku wielkopowierzchniowego o powierzchni 1000 metrów kwadratowych. Przedsiębiorstwo współpracuje ze szkołami rolniczymi w Zambrowie, Janowie i Krzyżewie. Firma dostrzegana jest również poza granicami naszego kraju, o czym świadczą liczne delegacje zagranicznych gości.